Idzie Maciupek do ludzi ogrzać atmosferę troszkę gdzie indziej. Malizna. Ale kurzu, zaraz będzie odkurzanie. No i da się. Wioska zapadnięta, dramatyczna. Ale ścieżeczka rowerowa, elegancko zrobiona, a poza tym nic, o. Wyspa. Wieś. O, patrz jaka, jaką mewy mają imprezę. W dzień święty jedzie traktorem. Bezbożnik. Troszkę chyba tam wieje dzisiaj. Ale widoczek ładny, nie? Przez szybkę ładnie. Ale pizga złem. Okrutnie. W ogóle jaki klimat jest fajny. Tu mostek i tam sobie normalnie morze pod spodem. No. Ale ładnie tutaj jest. Klimatyczna wioska. Murki porządne. Tak, oznaka końca świata. I tutaj już się można spodziewać wszystkiego. Wszelkiego bydła pustorogiego i innych. Parzystokopytnych na drodze. Tutaj oto jest ulubiony punkt kierowców zawodowych na trasie Bergen-Stavanger. Bo to jest jedyna droga i jak tutaj tutejszy ITD, czyli Statenswegwesen, robi sobie stójkę i łapankę, nie wiem co to nagrywałem, o taka normalnie, do RFN-u wjazd, to tutaj są zgoleni po prostu wszyscy, tutaj się nic nie śliźnie. Waga. Wszystko jest, także tutaj są restrykcje, konsekwencje znaczy się wyciągane ewentualne, ale wieje. No, ale tak wyjrzy. Ciekawe, czy coś będzie widać w ogóle w kamerze. Słońce. No, ale widoczek ładny. Widoczek. Fotkę by tu pyknął ładną. Tunel 5-8 km, a będziemy za tunelem. To dzik pewno będzie widać, największy na świecie, pływający. I do tunelu. O, tam sobie pływa, tu go powinno być zaraz przez jakąś szparę widać. No, największy na świecie. On dronem na Facebooki były zdjęcia, zdjęcia powrzucane. No, to bydle jest okrutne. Fajny sprzęt. Tutaj zaraz będzie po lewo mini bulik. O, mini bulik. Jaki fajny. Niezły, nie? Co pojechał, nie? No to co? Weekend, weekend i po weekendzie zleciało. W sobotę była impreza, a impreza była jak bajka. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz. Fajnie, posiedziane było. Dobrze zjedzone, pomelomanione. Także bardzo fajna sobota. A niedziela taka na wyciszenie. I ku pokrzepieniu serc. Wyjazd za miasto. Tak, jest.
Na wieś taką. Ale spoko, w sumie miejscówka fajna, ale nie wiem. Ale nie, no spoko, jak ktoś lubi, to i mu nie przeszkadza tam odległość od miasta, to ma kawałek jakiegoś ogródka, trawę do koszenia, ale nie, bo to traktorem koszy. Tak. To traktorem to bym też koszył. No, także zaczynamy tydzień krokiem wolnym, bo mój weekend trwa do czwartku. W czwartek dopiero ruszę walczyć z niewiernymi i zakończę tę nierówną walkę w poniedziałek. A w dniu dzisiejszym zapewne już nie wydarzy się nic ciekawego, chociaż nigdy nie mów hop. Bo dziecko ma wrócić ze szkoły. No, jakie są normalnie jej maki. Coś tam, jakieś zajęcia mają w szkole. Część zajęć, a część mają kończyć po lekcjach. To na po lekcjach im zostawili normalnie muzykę i śpiew. Terroryści. No ale tak, nauczyciel zadbał o swoje zdrowie psychiczne i te miauczenia i inne dźwięki przeniósł do domu, żeby samemu nie słuchać. No nic. A żebyśmy zrobili pod tymi schodami. Jak tak nic ma się nie wydarzyć. To nie, to aż tak, to nic to się nie będzie działo. Ja muszę zmontować tutaj. Ale to jeszcze nie będziesz miał za bardzo co montować, bo się niewiele dzieje. Jak to nie będę? A tak to zmontujesz i pokażesz, jak miało wyglądać pod schodami, no, żeby żona zaakceptowała. No i tak to właśnie jest, no. No nic, no zobaczymy, co to. Nie, no, nie wiem, może. Ale to się muszę namyślać. No, musi mocy urzędowej nabrać. No, a w ogóle, co to ja w tych internetach przeczytałem? Paszportu sobie w Polsce nie można wyrobić. Coś po prostu okropnego, bo ten, jak to tamten... mówił Wojtek? Aha, notoryczny kłamca, Morawiecki. Tam się kobieta gdzieś w Warszawie podparła rozporządzeniem ministra, że to nie jest pierwsza potrzeba i sobie paszportu teraz, człowieku, nie wyrobisz. Więc należy już się chyba zaopatrzyć w dewizy i czekać na powrót Peweksu. No, niedobrze. Ale fajnie, że nas takie po prostu pierdolety tutaj normalnie nie dotyczą, nie? No to już wszystko otwarte, knajpy, szkoły. Tak, knajpy, szkoły ruszyły, także już jest. Prawie w domu jesteśmy. Co prawda z jakimiś tam swoimi nowymi zasadami, ale... No, jeszcze troszkę jest kagańca, ale już niedużo. No, ale dobrze, niech to wszystko wraca do normalności. No, był pomysł na dziś wakacyjny może wyjazd. Taki krótki, gdzieś na północ do Norwegii, aczkolwiek jak zacząłem tam googlować, to cena doby hotelowej skutecznie mnie odstraszyła. No, 3,5 koła za dwie osoby za dobę. Trochę sporo. No ale nie wiem, co. Najpierw musi zapaść decyzja, czy Justyna z dzieckiem jedzie do Polski. No z dzieckiem, no to przecież nie jest dorosłym. No i dopiero wtedy będzie można podejmować jakieś dalsze decyzje i wykonywać ruchy. Zimno jest w ogóle normalnie, ale to przez ten śnieg tam na północy. A jutro ma być stopni? Na Zośka. 4. Tak? Tak. No, to zium. No ale... Ale na to akurat wpływu nie mamy. Ani mniejszego, ani większego. Oj, diri, di, 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 oj, diri, di
zrobić. Dobrze. I tak, raz, dwa, trzy, powiedzmy cztery rodzaje. I to jest dylemat wyboru. No, to żeśmy tutaj testowali kiedyś. Niedobre to było. I co, taki zawodnik tu wchodzi dzisiaj? Normalnie z tą wichurą. I co to dzisiaj taki? Zwędzony, piękny zawodnik. I tak jak karteczka. No, także zaraz tu będzie jakieś krojenie. I dzisiaj żona proponuje klasyczny obiad. Staropolski. Kotlet, ziemniak i kapusta. A jak to powiedział Makłowicz, że to jedynie ham i prostak może się zajadać czymś takim i mówić, że jest świetne. Ale dobre jest. Niech będę ham i prostak. Moja krzywda. I klej, żeby później mieć chociaż namiastkę kontroli nad tym, co mamy w zamrażarce. A jakby składać od góry do dołu albo jakiś system i w Excelu. Bo to tak wygląda, powiem wam, zamrożone w woreczkach. Wszystko bardzo podobnie. Wszystko bardzo podobnie wygląda. Więc takim oto cudownym urządzeniem zapisujemy sobie, co chcemy mieć. Ale żona złapała fazę na YouTube i vlogi. Naciskamy drukowanie. A później będzie. Pojechali do Norwegii, co myślą, że w tej Polsce to nie wiadomo, jakie jest zacofanie. I mamy naklejeczkę. Możemy przykleić. Weźmiesz nóż, proszę? Wezmę nóż, proszę. Tutaj po wprowadzeniu koniecznych poprawek i ulepszeń coś powstaje. Pomidory suszone. Świnina. Olej z pomidorów, oregano. I to się coś odpina? Czy coś się z tym robi? Czy tylko się tak składa? No nieźle. Popatrz się, żono, to jest, ale ja jestem zdziwiony i to teraz srodzę. Odbyła się wymiana normalnie kartridża w urządzeniu zaawansowanym bez mojej normalnie tej ingerencji. Bardzo dobrze. To na żółtych foliach będzie, ostrzegawcze. Trudno. Patrz, bateria znowu miga. No, szrot. No i bateria szrot. W ogóle aż normalnie ten wypucona jest taka. No nic, dobrze, że są zapasy. No tu co się dzieje? Ziemniaki się obierają. Się obierają. Tak robią. O. I się cebula będzie obsmażać, opiekać. Z tych nie mam tylu. Ale cebula to jest jakaś normalnie ogniotrwała, patrz. Nie wiem, bo to można było, wiesz, to na blaszę robić. U nas się w domu przynajmniej tak na blaszę robiło. Ale to się przypali i trzeba będzie czyścić. Tata zrobił blaszkę z nierdzewki, porządną. I się grzało. Co pójdę? No niedobrze, jak jest taka rękawiczka. Asysta potrzebna. Żono moja, asysta potrzebna. No co, na jakieś wesele byś poszła? No, wesela to jest też niezły temat.
podzielili. Tak ładnie pachnie. Moje mięsko w suszonych pomidorach. O, i wyjdzie na to, że robienie w ogóle vlogów będzie narzędziem wychowawczym, bo dziecko będzie gadało mniej głupot. O! Nie! Tak, tak! To... O, właśnie! Właśnie, właśnie! Oto teraz mąka jako podkład. Dobry będzie. Chyba ziemniaczki można postawić, nie? Dyspozytor. Jak nic dyspozytor. To w ogóle pomidory to jak jakiś terminator są. Smaża się i smaża i w ogóle nic, nic mi nie jest. Nie, tam już się nie ma co zepsuć. Tam już tak nic nie ma, że tam już się nie ma co psuć. Dobra. Ale tą łyżką falisą to tak w sumie to się jaram. I ją lubię. No, jaka jest ładna. Mała rzecz, a cieszy. Produkt dzisiejszy, sztuka mięsa. Będzie dobre. Tutaj jedzą piesecki. A tu jedzą kotecki.